Zajmiemy się teraz parametrami, które są związane z obracaniem. Jeśli aktywujemy warstwę i skorzystamy ze skrótu R, to rozwiniemy te parametry, które właśnie są skojarzone z obracaniem. Aczkolwiek znajdziemy tutaj obracanie w odniesieniu do trzech osi i orientację, która spina w sobie trzy osie. Tak więc możemy zmieniać orientację, czyli w tym przypadku edytować pojedynczy parametr, automatycznie w odniesieniu do trzech osi, lub możemy edytować każdą oś z osobna. W tym celu korzystamy z Rotation X, Y i Z. Konsekwencją takiego rozłożenia akcentów jest to, iż parametr orientacja dysponuje jedną klatką kluczową, którą możemy wprowadzić w odniesieniu do wszystkich trzech osi. Zaś w przypadku obracania możemy wprowadzić klatkę kluczową w odniesieniu do osi X, Y i Z. Tak więc osobno edytujemy poszczególne parametry i wprowadzamy animację za pomocą klatek kluczowych w odniesieniu do konkretnej osi. Tak więc jest to w pewnym sensie ograniczenie parametru orientacja. Drugie takie ograniczenie wynika z faktu, iż w przypadku parametrów rotation w odniesieniu do poszczególnych osi X, Y, Z możemy wprowadzać liczbę obrotów. Przykładowo możemy obrócić obiekt w odniesieniu do osi Z powiedzmy o 311 stopni lub możemy dojść do 359 stopni, a następnie po przekroczeniu wartości 360 nastąpi pierwszy obrót, co zostanie zakomunikowane odpowiednią wartością po lewej stronie i możemy wprowadzić kolejne wartości, czyli w tym przypadku obiekt obróci się raz i o kolejne 125 stopni. W przypadku parametru orientacja mamy możliwość tylko wykonania obrotu o 360 stopni. Tak więc widzimy, iż po dojściu do wartości 359 i przekroczeniu zaczynamy liczyć od zera. Oczywiście orientacja i obracanie mogą ze sobą współgrać. Przykładowo możemy obracać obiekt wokół wybranej osi, a następnie wprowadzić za pomocą parametru orientacja ruch wahadłowy, czyli przykładowo możemy odchylać obiekt w jedną lub w drugą stronę, w odniesieniu oczywiście do konkretnej osi. Edycja tych parametrów i edycja klatek kluczowych w odniesieniu do tych parametrów nie odbiega niczym od podobnych operacji, które możemy wykonywać na regularnych warstwach. Tak więc w tym przypadku odsyłam do pierwszej części kursu zaproszenia do After Effects, gdzie poznajemy sposoby edycji wartości, jak i sposoby związane z animowaniem obiektów za pomocą klatek kluczowych. Ja chciałbym jeszcze pokazać, w jaki sposób obracać obiekt, czy też warstwę 3D w panelu Composition za pomocą narzędzia Rotation Tool, które to narzędzie poznaliśmy w pierwszej części kursu Zaproszenie do After Effects i wykorzystywaliśmy w odniesieniu do regularnych warstw 2D. Tak więc możemy aktywować narzędzie klikając na ikonce lub korzystając ze skrótu W i automatycznie zwróćmy uwagę na to, co pokaże się po prawej stronie skrzynki narzędziowej. Z menu, które pojawiło się w tym miejscu, możemy wybrać orientację bądź obracanie. Widzimy również informację, iż to menu przeznaczone jest dla warstw 3D. Tak więc po prostu ustawiamy tryb działania narzędzia. Możemy również przytrzymać kursor myszy i skorzystać z pokrętła, przełączając się pomiędzy tymi dwoma trybami. Tak więc w przypadku orientacji edytujemy wszystkie trzy osie, zaś w przypadku obracania będziemy mogli obracać obiekt w odniesieniu do wybranej osi. W tym celu musimy wskazać konkretny punkt, który opisuje granicę warstwy. Czyli przykładowo możemy obracać w odniesieniu do osi X. After Effects automatycznie zresztą udostępnia nam informację o tym, którą oś będziemy edytować. Możemy także obracać w odniesieniu do osi Y oraz Z. Jeśli chodzi o obracanie, to właściwie tyle i zapraszam do kolejnej lekcji.